Forty! Fort I w Piątnicy znajduje się przy drodze z Łomży do Drozdowa. Jest on najlepiej zachowany. Twierdza Łomża to carska twierdza budowana od 1897 roku jako ochrona terenów granicznych z Prusami Wschodnimi, a zwłaszcza strzegąca przeprawy przez Narew i Łomży, przez którą przebiegały ważne szlaki komunikacyjne. Pięć fortów twierdzy zaczęto budować w formie twierdzy okrężnej. Były to pierwotnie ziemne reduty. Dwie na lewym brzegu Narwi koło Łomży, a trzy na prawym brzegu wokół miejscowości Piątnica. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszyn. Betonowe koszary znajdują się w dobrym stanie i są stosunkowo mało zniszczone. Dziedziniec fortowy otacza wał bojowy o wydzielonych stanowiskach artyleryjskich i odcinkach wyłącznie ręcznej broni ogniowej. Dziedziniec fortowy jest dobrze zachowany, łącznie ze skarpami wałów, bez krzewów i drzew. Następnie trzy forty w Piątnicy rozbudowano, korzystając z wzoru generała Wieliczko. Dodano m.in. elementy betonowe, koszary szyjowe, strony pogotowia bojowego, kaponiery, podziemną komunikację poprowadzono po ternach. Fort oznaczono numerami 1 fort wschodni, 2 środkowy i 3 zachodni. Obiekty w Piątnicy połączono w ciągły pas obrony z wałami, fosami, osłoniętą drogą do szybkiego przerzutu wojsk i zaopatrzenia, a także ze schronami biernymi i bojowymi. Forty te tworzyły razem obwarowanie ciągłe w odległości 1,5 km od przeprawy. Prawy kraniec opierał się o moczary i bagna nadrzeczne, natomiast lewy o samą rzekę Narew. W okresie międzywojennym, latem 1939 roku, prawobrzeżne forty przygotowano do odparcia spodziewanego ataku wojsk niemieckich. Wykopano rowy strzeleckie, ustawiono przeszkody przeciwpiechotne oraz wybudowano 12 niewielkich żelbetonowych schronów bojowych. Umocnienia twierdzy Łomża były aktywnie wykorzystywane podczas walk dwa razy. Pierwszy raz podczas walk obronnych w 1920 roku przeciwko idącym na Warszawę wojskom sowieckim. Twierdza skutecznie broniła się od 28 lipca do 1 sierpnia 1920 roku i nadal mogła się bronić, jednak przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem zagroziła okrążeniem Łomży. Obrońcy opuścili umocnienia 2 sierpnia i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymanie wojsk sowieckich w tym rejonie pozwoliło wojskom polskim przygotować się do kontruderzenia pod Radzyminem. Drugi raz walki toczyły się podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Umocnienia fortów broniły Łomży przed atakującymi od strony Prus Wschodnich oddziałami niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939 roku i zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18 Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót, a mogła obrona trwać jeszcze dłużej. W chwili obecnej zachowały się trzy forty w Piątnicy i fort numer 4 przy drodze na Ostrołękę. W forcie numer 3 znajduje się muzeum forteczne i strzelnica sportowa. Natomiast tereny fortu drugiego stanowią własność prywatną. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.